W trybie oświadczenia poselskiego chciałbym odnotować, że właśnie pół roku minęło w ostatnich dniach od upublicznienia informacji o figurowaniu premiera rządu Rzeczpospolitej Polskiej Mateusza Morawieckiego w archiwach sowieckiej, niemieckiej bezpieki Stasi pod dwoma pseudonimami Jakob Student, imiona Mateusz Jakub Morawiecki, którym przypisane są te pseudonimy, zostały te fakty upublicznione przez dziennikarza śledczego Leszka Szymowskiego i informuję w trybie oświadczenia poselskiego, że po upływie pół roku żadna służba nie szuka Leszka Szymowskiego, żeby zadać mu w tej sprawie jakieś pytania. Pytanie, czy są pytania do premiera Mateusza Jakuba Morawieckiego w tej sprawie. Pytanie, na której linii, na którym froncie zawodzą służby, państwo polskie zamienia się w szyderstwo z samego siebie. No bo przecież nie ma trzeciej opcji. Albo Szymowski rozpowszechnił informację nie mającą pokrycia w faktach i zatem działa z całą pewnością niekorzystnie dla wizerunku i stabilności państwa polskiego, albo też na szczytach władzy mamy osobnika, którego działania na kierunku niemieckim mogą być pozbawione niezbędnej w wypadku premiera asertywności niemieckim, brukselskim, eurokołchozowym, jak tam chcecie. Pół roku minęło i żadnych... Pani poseł Anna Wojciechowska, Koalicja Obywatelska.